Jako były siatkarz, podchodzę do tego łapiąc się za głowę, co panowie we FVB, czyli w Światowej Federacji, wymyślili. Takie kuriozum, bo już dzisiaj leci ekipa do Japonii, tak żebyśmy mieli skalę tego wydarzenia. Dzisiaj leci kadra złożona z zawodników, którzy się nie załapali na mecze na Euro. Lecą dzisiaj, zostają tam na początku Pucharu Świata, grają dwa mecze. I wracają, i wymieniają się z drużyną, która jest na Euro, także z częścią tej drużyny. Także no naprawdę takiej szopki, takiej batalii logistycznej jeszcze nie mieliśmy, bo tutaj naprawdę dużo do zrobienia mają teraz cała ekipa rządząca w PZPS-ie, gdzie musi to wszystko poukładać, załatwić loty, wymiany i te inne gadżety. No, ktoś się nie zgubił na lotnisku, tak? Gdyby ktoś się nie zgubił, no teraz... Okej, po wygranym złotym medalu, może na Euro, byłoby łatwiej tym chłopakom jechać. Jednak dostaliśmy srogą nauczkę. I teraz muszą się zebrać sobie i polecieć na ten Puchar Świata, gdzie zadeklarowali się trenerowi, że będą grali. Także no naprawdę ten terminarz jest przeokrutny. A co jeszcze do tego dochodzi? Puchar Świata, gdzie zawsze był taką pierwszym mandatem na Igrzyska Olimpijskie. Tak naprawdę nie niesie za sobą nic, oprócz morderczej gry, 11 spotkań w ciągu bodajże 14 czy 15 dni,